właśnie, zostałem kurwa TikTokerem. Moja nowa pasja, moja nowa pasja. Chłopie, ja nigdy tam nie byłem. Jak wczoraj odpaliłem TikToka. To stare, to są tam, takie są jaja, tam dzieci wrzucają takie pojebane filmiki. Dawid, i to nie jest ani śmieszne, to jest taki mega cringe, a jestem fanem cringe'u. Nie jestem w stanie, jak ja się czuję, jak to oglądam. Ja się czuję super inteligentną, kurwa, pozaziemską istotą, jak ja widzę tych zjebów na TikToku. No oczywiście sam sobie założyłem, nie, bo będę TikTokerem, kurwa, będę TikTokerem. Warwick tam się kręci. Jaki typ. Dobra. Ucieknie na luzie. Jest Warwick. Zostaw! Kurwo! Jebana dziwko! Szpato pierdolona! Ostatni raz, kurwa, grasz! A jakby cię zabił? Jak zabił, kurwa, ginął! Ale dym. Kurwa, mówię, zostaw, a ten rzuca jebanym toporem! Kurwa, jego mać! Nie szutujcie tylko tego. Psycha się za ostro. Psycha seeking. No bez kitu. A się nagadałem. Paris, mam pytanie. Czemu każdy robi live na FB? Ponieważ tutaj nam lepiej płacą. No chyba oczywiste. Nie no, twój stary chodzi do roboty, bo lubi, kurwa. Lubi se kurwa, pogadać z tym, kurwa, jego kolegą, Rafałem. Zapierdala 8 godzin na maszynie, wraca, napije browara i wyzywa się swoją matką. On to, kurwa, lubi, on to uwielbia. Jego to w kurwę jara. Nie robi tego dla kasy, no bo po chuj mu te pieniądze przecież są. Nie no, na FB przeszedłem ze względu na zarobki i na możliwość rozkręcenia na nowo platformy. Paris, kiedy odcinek z domem ekipy? Myślałem o tym całkiem poważnie, żeby dogadać się z nimi tak, że oni sobie siedzą w domu, a ja im się włamuję do chaty. I taki z dupy odcinek, że po prostu im się włamuję do chaty, chodzę za plecami, oni nic nie wiedzą o mnie. W ogóle nie zamieniamy sobą słowa, ja po prostu, kurwa, wykradam im jakieś rzeczy, majtki wersów, kurwa, jakąś hajs freeza wydupcam, kurwa, tego majka pod pachę biorę, strąbię, wydupcam furę i tam jeszcze temu wujkowi, kurwa, jakiś złoty zegarek i wypierdala na przykład. 100 widzów na GTA, po kilka tysięcy dostajesz bana albo robisz, nie chcesz mieć 10k widzów? Powiem ci tak, kolego, jak wypniesz dupę w necie, też będziesz miał dużo widowni. Jak nie, to zawijka na Twitcha albo na YouTube'a i znowu, siomanko, w parę z platyną, kurwa, dzisiaj bułkę z parówką, za chwilę robimy klatkę pierwszą i się podciągamy. Tylko, czy siłownia i odkrywanie koła na nowo i pierdolenie codziennie o siłowni, o tym, jak podnieść testosteron albo jak zrobić przysiad, czy to nie jest, kurwa, żenujące? Wiecie, że jak gadacie o tym cały czas samym, to wy nie stoicie w miejscu, wy się, kurwa, cofacie. A ja widzę YouTuberów, którzy cały czas siedzą na siłowni i muszą ratować się jakimiś pojebanymi filmikami. Paris, napierdalaj freestyle, Team FIFA, no jedziesz. I tu już się zaczynają schodzić ci ludzie, którzy kiedy to, zrób to, obciągnij mi pałę, kurwa, wyzwia mi starego. Jest tak, jakbym był, kurwa, zwierzakiem jebanym w klatce. A ktoś nie przyjdzie, zapyta Filip, co sądzisz na przykład o przyszłościowym transferze Minimano, kurwa, do Liverpoolu? Albo że Lwulej dostał złotą piłkę? Co sądzisz na przykład o obecnej pogodzie? Nie wiem, planujesz kupić nowy rower, kurwa, jak się czujesz, co twojej rodziny, jak się zmieniłeś poprzez tworzenie w internecie? Może masz jakieś nowe propozycje, albo plany, jak ci się układa z Agnieszką? A może planujesz dziecko, jak się sprawuje bryka? Masz jakieś marzenia? Nie, kurwa, jebana, przychodzi, kiedy, kurwa, jebana, ci zajebał przez internet, to mu ci, kurwa, odłączyło prąd, kurwa, w całej kamienicy, zajebana szmato. Oh, Boże, jak jest dobrze wyżyć w tym kompie. Jak się czuję? Chuj cię to obchodzi. Gramy w ligę. Tu jest muzyczka odpalona. Oh yeah! Jak ja się, kurwa, wyżyję przy tym kompie, no już chyba z 3 dni Agnieszki napierdalałem. Naprawdę, 3 dni jej napierdalałem, bo tak mi się dobrze wyżywa przy tym kompie. I co jeszcze mam do wam powiedzenia do mojej widowni? Kurwa, gram w ligę, 1500 osób jest, fajnie, gramy sobie, żartujemy, kurwa, wygrywam mecz. I mówię, idę na kiepa, idę zajarać śluga. Kurwa, 300 osób ci wyjdzie. I pójdą debile, a wiedzą, że wrócę. I pójdą debile jebane. Hop, ja to mogę rzucić w pizdę, i iść, kurwa, do sklepu sprzedać suplementy. Śmieciu. Dobra, przywitaliśmy się już, ja odpalam moją ulubioną grę, przy której zawsze świetnie się bawię. Ale gość, to ma być profesjonalna. A, bo jak tłukę w stół, to się ona spada. Muszę Agnieszkę łazować, żeby trzymała kamerkę 3 godziny, kurwa, w powietrzu. Co jest, kurwa, z tą kamerką? Rudy, tu mam ryja, tu mam. No, normalny jest wariacie, ale co ci będę pokazywał ryja? Potem ja się też stresuję potem. Gram, normalnie tu rączki, oto tu chuj na blacie leży, kurwa. I ban, i koniec pracy streamera. Wszystko ci zabierają. Rodzinę, dom, godność, kurwa, pieniądze. Krzywo to jest, mnie to pokurwi zaraz z tym, przecież ustawiałem to cały dzień dzisiaj. O!
mama mówiła, kurwa, idź na te studia, na tą metalurgię, na to wydobycie metali, przecież kurwa, tam masz pewną robotę. Przecież ty kurwa nie uciągniesz tej streamerki, przecież ty kurwa grać nie umiesz. Przecież ja musiałem kolegom twoim płacić, żeby ci do piłki brali, kurwa, inwalido jebany, a ty coś o piłce, ja pierdolę. O, co to wystaje? Czy to chuj? Nie, to mój nosek, kurwa. A może na zakolka chcesz? Gdzie masz zakola? Popatrz, jaki blondasek piękny. To boli, kurwa, dupa, co? Że mam zajebiste włosy. A ty masz uciapane z berlantyną. A w jakiej branży pracuje pani Agnieszka, jeśli można wiedzieć? Agnieszka pracuje w branży gastronomicznej i właśnie jest w kuchni. Filip, jak kamera do streama najlepsza? No, u mnie wprawdza się taka, która nie pokazuje mojego ryja. To jest najlepsza kamerka z tego, co widzę. A tak poważnie, no ja używam jakieś Logitech, Logi HD 108, coś takiego. Na chuj dwie myszki, jeszcze jedna w kuchni. O, to było dobre, Dominik. Jedna myszka jest do banowania frajerów na czacie, którzy pytają mnie, kiedy będzie GTA albo FIFA, albo w ogóle pytają mnie, kiedy będzie vlogi, trening pokień, wiesz. Takich zjebów trzeba usuwać stąd, którzy nie umieją sprawdzać mojego Instagrama. To sobie tu ich sprawdzam, tutaj ich banuję i obsługuję bocznego laptopa, który jest tam. A ta myszka jest do kierowania moją magiczną postacią. Wydaje polecenia klawiszami. Najczęściej są to epitety o twoich rodzicach. To ja wszystkich w chuja robię. Udaję, że jestem raperem, albo youtuberem, albo instagramerem, albo streamerem. To wszystko jest jebany bait. Stary na przykład nie napierdala z łuku, ale natomiast mam streamy na Facebooku. Kale mam w GTA, a raperem jestem wtedy, kiedy, nie wiem, dobry beat poleci na streamie i ja sobie kilka głupich słów powiem. Tak wygląda rap. Naprawdę ci raperzy, poza dobieraniem jakichś rymów, które się już są powtarzalne, bo też już wszystkie zostały jakby kombinacje użyte, no nic nie ma. Można tylko powiedzieć, można to zmienić to flow, można się powiedzieć muzyką, ale wszystko zostało wymyślone, gościu. Mój ulubiony gracz, streamer, pozdrawiam ci, byczku. A, właśnie, zostałem, kurwa, TikTokerem. Moja nowa pasja, moja nowa pasja. Chłopie, ja nigdy tam nie byłem. Jak wczoraj odpaliłem TikToka, to stare, to tam takie są jaja, tam dzieci wrzucają takie pojebane filmiki. Dawid, i to nie jest ani śmieszne, to jest taki mega cringe, a ja jestem fanem cringe'u. Nie jestem w stanie, jak ja się czuję, jak to oglądam. Ja się czuję super inteligentną, kurwa, pozaziemską istotą, jak ja widzę tych zjebów na TikToku. No oczywiście sam sobie założyłem, nie? Bo będę TikTokerem, kurwa, będę TikTokerem. Koniec już ze streamerstwem i na tym się zbije teraz bułę. TikTokerstwo. Normalnie puszczasz muzyczkę, napierdalasz, kurwa, jakieś taniec, chłopie, i masz siano. I to jest to, i to jest robota. Nie, jeszcze nie poznałem słodkiej Ady i żadnych innych TikTokerów. Przeleciało mi kilka, ale wszystko było tak. Cztery dziewczynki, przebrane, kurwa, za policjantki, albo w mundurach takich, wiesz, na studiach policyjnych. Nie wiem, czy takie są w ogóle. W szkole policyjnej, przepraszam, studia policyjne, ja pierdolę. I słuchaj. I one tańczą, kurwa, do takiej piosenki. Nie każdy pies to przyjaciel, bo jest taka rasa, co przeszkadza. No co takiego, kurwa, i one tańczą, kurwa, nie? W tych policyjnych mundurach. Myślę, ja pierdolę, o chuj tu chodzi. Czy ktoś ma kontrolę nad tym jebanym światem? Czy można dowartościować się, instalować TikToka? Tak, no można się dowartościować, stary. Ogólnie można się tak dowartościować teraz w social mediach, że to jest niesamowite. Najlepiej obserwować takie największe konta. Największe konta, co mają po milion. Jakiś Linkiewicz, jakiś Majewski w ogóle. To ja czuję się jak po prostu mówić, na jakieś bóstwo intelektualne przy tych ludziach. I wam też tego życzę, takiego samopoczucia. I wydaje mi się, że po to te profile są. Na przykład odpalasz sobie mnie i gramy coś, byku, Mateusz, za chwilę, na razie sobie pogadam. Odpalasz sobie takiego mnie i myślisz, kurwa, ale łeb, ale debil. I wydaje mi się, że o to chodzi, dowartościowujesz się, nie? Ale najlepiej, jak sobie puszczasz tych ludzi, którzy myślą, że naprawdę są, kurwa, jacyś, wiesz, przebojowi. To jest dla mnie krem de la krem internetu. To są, no, ja nie chcę tutaj reklamować, nie? Ale puśćcie sobie na przykład Majewskich, Szostaków, czy takich różnych, takich fitnessowych rzeczy. No są przejaja, są mega beczka jest. Mega beczka. Oczywiście pozdrawiam was, wariaty. Bez hejtu, nie róbcie na mnie żadnego bifa. Nie wyzywajcie mnie na Fame MMA, kurwa, żeby nie było żadnych historii. Co potrafisz powiedzieć po francusku? Voulez vous coucher à Megua, Thierry Henry, Mbappé, Olympique Lyon, JP Le France. Będzie coś z WK kiedyś? Myślę, że może kiedyś będzie, ale raczej tak. Oni trochę, wiesz, myślałem, że pójdą w taką mega bekę. A oni poszli w taki content, no wiesz, no taki, muszą taki robić. No ja też rozumiem, ja ich rozumiem, bo taki mają biznes, nie? Dlatego ja właśnie spierdoliłem z fitnessu, żeby nie mieć jakiejś presji nad sobą, że muszę coś robić. Kiedy można cię zobaczyć? No... Nie chcę ci tutaj, weź Agniechy na pachę zarzuć. No nie wiem, czy da radę. Siema, kulon. Fajnie, jakby Wulej złotą piłkę dostał. Dostał złotą piłkę w Chinach, kolego, wiesz?
Chin, bo wiesz, bo Chiny mają swojego Facebooka, swoje kurwy, swoją zabawę, swój świat. Naprawdę tak jest. Chiny mają swoje jakby towarzystwo. I w Chinach, w ogóle właśnie dzisiaj albo wczoraj, to było otrzymało złotą piłkę. Wszystko. Ja żartuję, brałem klan Butero na pewno w ostatniej końcówce redukcji i coś tam w dupę było kute. Latkowicz, mam kolegę geja w pracy, który mnie podrywa, co robić? Daj mój numer, słuchu, Klatkowicz. Wiesz, na miłość nie wolno karać, tak? Daj mu do zrozumienia, że ty wolisz cipeczki. Możecie być kumplami, ale to też, ja wiem jakie to jest uczucie, nie? No mnie też geje podrywają, coś wszyscy mnie podrywają. Ale słuchaj, no daj mu do zrozumienia, że raczej ta dziura jest zamknięta dla ciebie. No więc mówię, jak chcesz zabłysnąć, wybić się, to na pewno nie możesz chcieć tego. Rozumiesz? Jak to Kas Bałagan nawijał, żaden freak nie mówi, że jest freak. Kumasz? Tak samo jak ktoś jest liderem w drużynie, jak ktoś jest kapitanem drużyny, to nie wchodzi, kurwa, do szatni i tak, ja jestem kapitanem, kurwy. Tylko drużyna szacunek ma do niego taki, że wybiera kapitana, rozumiesz? Więc jak ty powiesz, że chcę się wybić w tym roku, albo chcę być gwiazdą, albo jestem, to ty, kurwa, nią nie jesteś, gościu, i nie będziesz zakolowić. Kumasz? Ale jak tego nie zrozumiesz, to nie osiągniesz go. Fucking crazy shit, man. Fucking crazy shit. Mógłbyś powiedzieć, jaka największą miesięcznicę ile w miesiącu zarobiłem? Kurde, no, o pieniądzach się nie dyskutuje, bo to taki dżentelmeński temat, ale kurwa, jak zapytałeś, powiem ci tak, że na streamingu, jak dobrze napierdalasz, donaty wchodzą, to znam takich, co nawet z 50 mogą w miesiącu zajebać, nie? No, więc, jak mówię, streaming idzie cały czas do przodu. Ludzie, którzy mają po 300 widzów, mogą się już utrzymać. Poważnie wam mówię. Ludzie, którzy mają po 300-400 stałych widzów z samych reklam, potrafią się już utrzymać. I ja kiedyś myślałem, że streaming to jest taka śmieszna rzecz, ale jak poglądam sobie kilku streamerów, to ciężko prowadzić audycję, być elokwentnym, jednocześnie trzymać jakiś ton wypowiedzi i jednocześnie w jakimś kierunku tą wypowiedź prowadzić. I znam kilku streamerów, którzy naprawdę fajnie się ich ogląda i nie muszą być zabawni. Reklama, okej, okay, ale niech będzie. Na pewno takim streamerem jest Xayo, który wydaje mi się, że na ten moment obok takiego Gucia, czy na przykład Kubona, też oglądam z League of Legends, fajnie się ich słucha. Nie muszą być zabawni, ale mają. Wiedzą, jak to robić, tak? Wiedzą, jak to robić, tak? Z dziewczyn akurat żadnej takiej nie widzę, którą bym oglądał. Poza jej cyckami. Jeszcze. A! Dalla Studio, czyli Kamil Steinbach. Jak go nie znacie, to na pewno jesteście dużo. Bardzo młodzi, ale dla mnie Kamil Steinbach i Dalla Studio to są początki streamingu, to są początki gameplayów, to są początki internetu. Kamil Steinbach jest pierwszym filmikiem, jaki oglądałem na YouTubie w życiu. Pokażę wam go. Chłop mi do łóżka w delegacji wchodzić chciała, teraz porady u babcia szuka. Sucho, Klatkowicz to gej, który nie tylko kota chce ogonem odwracać. Po grubyku trąpa obok. Rozumiecie, że on... To ma 8 lat i on parodiował ludzi, którzy teraz nagrywają. Ten gość wyprzedził, kurwa, nasze czasy. Serio, i nie mówię tego w żadnym, kurwa, jebanym żarcie. Ślęczymy na ICQ bądź na zbiorniku.com i ani już nie mamy ikra, ani nam pała nie staje. Już senni jesteśmy, oczy się same zamykają. To kupujcie se, Mountain Dew. Albo do Wuleja, ty, kurwa, jebanie trafiłeś w bramkę. Ale ja bym sobie tą rękę odciął, kurwa, za Wuleja. Bo jest moim ziomkiem. Więc trzeba tak to patrzeć w kategoriach. Tak samo, wiesz, twojego starego. Ja swojego starego na przykład kocham, ale jest, kurwa, alkusem, nie? Siema. Nie masz Disa, a co? Nie! Gramy duo? Gdałem. Nie wiem. Nie. Dobra, ma. Gramy? No mogę. No to sobie zaczynamy. Ja mi to i lecimy. Jeśli słonina to nie mięso słonia, to jak nazywa się mięso słonia? Ja już sprawdzam. No sprawdź, stary. Co, myszka? Bramkę. A co jest? A co będzie? Tak, tylko... Co ty? Wow! Zagadałem prawie. Ja pierdolę! Tak, poproszę. Bo ja po tym meczu chyba jadę do... do Cincirincin. A później będę... Fajnie. Podoba mi się, że wszyscy... po prostu... To chcę, wiesz, teraz pojechać, żeby później wrócić. Pewnie, że tak, pograć. Pewnie, że tak. Teraz poruchać i żeby, wiesz, wieczorem nie, spokój. Nie, nie. Pogadać, wiem o co. Fajnie, ja się cieszę, tak. Piotrek. A co, Piotrek, dziewczyna? No, można tak powiedzieć. No taki i mówię, po prostu... Love jadę. Ona nie świętowaliśmy w zasadzie. Co? Ona będzie lokomotywą motywagonem. Nie no. Wiesz, a stary maszynistą będzie. Ale trzeba, po prostu. Jak ten pan na pewnie jak się za nią zabrać. Dołem.
Co ty gadasz, gościu? Ja jestem specjalista. Jestem jest, profesorem. Dokładnie, jest profesor. A, jest, jest. A, jest. Profesor, jest profesor Piotrek. Dzisiaj jej robi wykład jej. Chuje na pizdę. Yeah. Nie. A czemu się coś odłącza, kurwa, w tym kompie zajebanym? Takie tururum, tururum. Cały czas, kur... Halo, słuchasz mnie? Tak, tak. Tak. Taki porom... Dobre. Czemu w trashu ty nas zabiłeś? Jebane lasso, kurwa! Pozdrawiam wariata, psychika? Kurde, ja manę. Jakbym miał manę, byśmy go zabili. Zaraz zobaczymy, bo to już głośno, cicho donate mam. Kurwa, taczki nie trafiły, zajebanej, no, zaczyna Warwick, się! Warwick i Lulu schodzą na mida. Ajajaj. Dawaj jeden? Na smoka, smok. Full, robię fulla, ma. Robię fulla, kurwy, patrzcie to. A! Kurwa, ja pierdolę, jestem nieudacznikiem. Tu jest. Kurwa! Ja jebie nie trafiam żadnym sercem! Warwick tam się kręci. Jaki typ. Dobra. Ucieknie na luzie. Jest Warwick. Zostaw! Kurwo! Jebana dziwko! To pierdolona! Ostatni raz kurwa grasz! A jakby cię zabił? Jak zabił kurwa ginął! Ale dym. Kurwa, mówię, został, a ten rzuca nice. Jebanym toporem, kurwa, jego mać! No i chyba już po team player. Nie żartuję, po prostu wybuchłem niepotrzebnie, nic się nie stało. Nie szutujcie tylko tego. Psycha się za ostro. Psycha sticking. No bez kitu. Komu psycha sticking, przecież kurwa, tylko powiedziałem, pomóż, żeby nie zabijał pomóż. Mi potworka. Gdzie trochę zdenerwowałem. Pa! Robimy go we dwóch? Tak. No, jakbym kurwa miał tego... Kurwa zajebana tym garenem. Gdzie kurwo idziesz, szmato? Zbij go. Ale będzie w show. O kurwa! Pojebany? Pojebany? To ci się odjebało, kurwa. Wow! That's right, boys! Okej, okay, tak, jedno combo, jak ono nie wejdzie... Nie. Ja jestem gównem! Zabijcie mnie, zabijcie! Szybko mnie zabijcie, musicie mnie zabić! Ja pierdolę, bo złożę jaja gdzieś, szybko! Naprawdę, ja pierdolę! A teraz... Kurwo, jest, trafiłem! Kilka inhibitorów, żeby widzieli, że trzeba zaznaczyć to zwycięstwo, zaznaczyć trzeba je. Gdzie ty kurwo idziesz? Gdzie ty powiedziałem ci, gdzie idziesz? Kurwa, o co chodzi w tej grze? Mikołaju i jest wszystkim ludziom, którzy nie kojarzą League Legend. Wariacie jest bardzo fajny taki poradnik, znaczy to nie jest poradnik, gościu, to jest takie omówienie zasad i o logiczne przedstawienie, o co chodzi w tej grze na YouTubie. Babeczka mówi, jest taka fajna obrazkowa animacja, wiesz, obrazki są pokazywane, o co w tym wszystkim chodzi. Nawet na oficjalnym w kanale League Legend. Chłopie, w 8 minut babeczka ci tłumaczy wszystko, nie? Czyli stosuję dalej luksy kreatynową. Niestety nie, bo nie mam wannę w domu i muszę, wiesz, pod prysznicem się myć. Tęsknię za wanną. Dawno się kąpałem w wannie. Stary zawsze wchodził, kurwa, kolana wystawały, tak na kucaka siedzieliśmy, było fajnie. No widzicie, ja, ale pierwszy raz ja nie zjebałem gierki. Trynda wygrał gry, 280 farmy. Aż mi ciarki przyszły, jak o tym pomyślałem. Pamiętam, bo zawsze chodził do jego ziomeczka Darka. Darek, miś, pozdrawiam cię, mój sąsiad z drugiego dwa piętra wyżej na mną mieszkał. On właśnie miał kompa, jako taki jedyny. I właśnie tego Mugena. Skoki narciarskie DSJ, Mugen na zmianę, Kangurek KO, te czasy. Kangurek KO, tak, właśnie w to trzy rzeczy, nie? I do niego się przychodziło i wiesz, na jednym kompie cztery osoby grały, wiesz. Teraz ja, nie? O. Kurwa mać, taczkę mi wziął. Przedza mnie o farmę, wszystko mnie. Jest lepszy, przystojniejszy, rucha, ma fajniejszy samochód, fajniejszą dziewczynę, wszystko ma lepsze ode mnie ten gość. Jego stary jest dojebanym kulturystą. Fuck, nie mam szans takim. Czy Kasadin jest gotowy? To wie, kto tam? Ja może jestem, ale czy ty? Kurwa mać. Nie, bo jak to mówiłeś, to do ciebie skoczy chłop. Bo nie zauważyłeś, nie? Dobra, pokażę widzowi, on teraz jak pokonał tego Dravena. Sam! Bez pomocy moich kolegów z drużyny. Cyk. Gdzie uciekasz? A masz. Double kill! User joined our channel.
Co to? Oskarek! Co kurwa uciekasz? Chcesz się nakurwiać ze mną, gościu? Nie chcesz się ze mną nakurwiać. Tyle osób siedzi, z widzami sobie grasz? Chcesz, Paris, może smyczkę do kluczy z firmy, w której pracuję? O kurwa, pewnie, że tak. Dobra, do wygrania, robimy konkurs. Do wygrania, smyczka od... Zajebista. Ja dupia! On mnie goni! Nie, ja pokon... ci dupia! Nie pokonał go, nie? Wow! She's so crazy! Kasadin, weź sobie blue. Ale skity jebio po robocie. Uch, chłopak mi się natarł tym farszem z tych skiet, kurwa. No. Ja myślę, że nie wejdę pod niego, nie? A wejdę. I cię zajebę, patrz. Chyba nie wypierdalają, bo są chujowi. W ogóle nie chce mi się walić, konia, o co chodzi? Ja ci mogę tutaj, wiesz. Bo czekajcie, bo stary, widzicie, to jest właśnie życie rudego. Kurwa, coś się odłącza i włącza. Jeszcze się włączyło, nie zobaczyłem statystyki, a pewnie damage naruchałem taki, że ja pierdolę. Prawda czy to nieprawda? Idę, nurkuję pod komputer, bo mówię, po kurwi, stary, albo jakaś kurwa mnie, jakaś hakeruje mnie. Oskarek będzie live'a dzisiaj robił? Kiedy do RP wracamy? No nie, jak myślisz? No może dzisiaj, wiesz jaki mamy pomysł? No. W ogóle tak, żebyśmy wzięli te Cadillaki bez dachu, byśmy sobie tak jeździli, nie? Ale tylko z pierwszej osoby byśmy prowadzili, wiesz? No ja zawsze prowadzę z pierwszej osoby. I słuchaj, i mam pomysł na gangsterów, na tych, co będą nas gostować. Że jak podejdą jakieś chłopi, łapy, to tam jest taka opcja, że możesz upaść na ziemię. Upaść na ziemię. I ja bym odegrał atak padaczki po prostu, że o nie, gangsterzy, tutaj to! I kładziesz się i nie odzywasz się w ogóle do nich. I piszesz, stracił przytomność i się nie odzywasz. I chuj. Oni się speszą, chwilę powyzywają matki i odjadą. Bo, czekaj. Żeby w niedzielę tak sobie od ranka zacząć. O! I wiesz... A wiesz, że w niedzielę o 6.30 naszego czasu polskiego, czyli u ciebie będzie piąta albo, siedem, albo siódma, no. Honor walczy. O, dopiero piątej? Dopiero ty, no w Polsce to będzie 6.30. Kurwa, to muszę zacząć po więcej fajans. A wiesz co, można zrobić, wiesz, budzisz na tą walkę, kończy się walka i od razu stream, nie? Tylko nie wiadomo, kto będzie oglądał. Wiesz, wiesz co, ja jutro idę na ten, ja jutro idę na urodziny do ziomka, kurwa. Ooooo, to będzie fajnie! Nie. O nie, bierz różdżkę i zmykaj. Pana, szybko, spierdalaj, matka się dowie, że wysłałeś donate'y. Uff, co za dzień. Kamil jest... Co ja się wpierdoliłem? Na chuja tu wjebałem się? Za głupie 300 zł, kurwa, będę losował dotykał jakichś, kurwa, rzeczy. I nie bez przyczyny, no ponieważ... Będzie... Się, no ale trudno, no kurwa, no nowy samochód, kurwa, opony. Chuj, będzie na to. To takie bardziej... No, może ją zruchem? Ale gości jest dzisiaj trochę więcej. Właśnie chciałem zaznaczyć. Dobra, muszę kończyć. Pa, pa, chłopaki. Dobra. Do później. Halo, papaczki. Hello.